Jeżeli chodzi o te smartfony wzmacniane, to rzadko zdarza się tak niezły układ aparatów fotograficznych. Ja słuchaj się, zaczynam zastanawiać, czy warto kurczę narzekać na ten stały design Samsunga, ponieważ to, co ostatnio w zapowiedziach pokazał Honor. Cześć, witajcie. Cześć, dzióbki kochane, dziękuję Wam za ostatnie komentarze pod tygodniówką zeszłotygodniową i dziękuję Wam za Waszą wierność i trzymanie się przy nas. Nie wiem, mówię jeszcze po raz kolejny z jakiego powodu, ale bardzo to było sympatyczne i bardzo ciepło mi się na serduchu zrobiło, Wierzę. że zjawiliście się niemal w komplecie. Bardzo dziękuję. Po prostu jesteśmy inni, tak? Nie mamy pięknych tyłek, nie jesteśmy piękni i w ogóle i gadamy o tym, o czym nikt inny nie gada. Jak nas ktoś lubi, to nas lubi nie za to, że jesteśmy śliczni i dobrze ubrani. No dobra, ale to zaczynajmy, przejdźmy do sedna. Kurczę, zeszły tydzień w zasadzie zdominowało nam Vivo, bo tak naprawdę tych premier jakoś dużo nie było. Natomiast większość premier to Vivo, które przypomnijmy, no niestety z Polski nawiało i siłą rzeczy te telefony do Polski nie dotrą, no chyba że sobie je sprowadzicie, ale to. No, tradycyjnie, tak, ostrzegamy, sprawdźcie sobie pasma, sprawdźcie sobie soft i wtedy decydujcie, bo powiem szczerze, że nawet te nowe Vivo są takie dosyć fajne i trochę szkoda w sumie, że do nas nie dotrą. Mówię o Vivo X100 i o Vivo X100 Pro, czyli takich, nazwijmy to, fotograficznych smartfonach. Ja wam mówię od razu, że nie będziecie z nich mieli radości, jeżeli chodzi o LTE, dlatego że 800-ki nie ma i Tak. trochę tam brakuje. Warto rzeczywiście dokładnie sprawdzić, jeżeli się uprzecie. Smartfony są niebrzydkie, dlatego ja się nie zdziwię, jeżeli komuś się spodobają. X-setkę mieliśmy w katalogu już w zeszłym tygodniu, już tam was namawiałem, szczegółów brakowało, nie było chyba nic złego w specyfikacji niewłaściwie wprowadzonego, natomiast oczywiście brakowało szczegółów, ja je oczywiście uzupełniłem. Oba są do siebie bardzo podobne, niemal jak dwie krople wody, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Oba są, występują w czterech kolorach: czarny, biały, pomarańczowy i niebieski. Oba mają z tyłu duże kółko, z którym się już oswoiliśmy, jeżeli chodzi o design, w związku z tym myślę, że nikomu nie będzie przeszkadzało. Obie wersje mają kolor pomarańczowy, który wygląda bardzo ślicznie No takie są różne wykończenia, bo ten pomarańcz i czarny są matowe, natomiast jest taki fajny błękicik z takimi promieniami rozchodzącymi się wokół aparatu i biel, no i te są błyszczące dla odmiany. Tak, No cieszy to, że błękicik teraz jest jest rzeczywiście srebrny. specyficznie zrobiony po to, żeby podkreślić obecność tej wyspy z aparatami z tyłu. Tak, mamy nawet w artykule zdjęcia na żywo z jakiegoś sklepu, więc sobie możecie kliknąć i obejrzeć, jak faktycznie te telefony wyglądają, a nie na wystudiowanych renderach. No, cieszy w sumie to, że Vivo poprawiło design, no bo w przypadku poprzednika 90 ludzie tam narzekali, że co prawda był taki fajny metalowy pasek w poprzek obudowy, ale znowu ramka aparatu była asymetrycznie położona, przesunięta trochę na bok. Teraz jest ładna symetria. Trochę to przypomina od tyłu, powiem szczerze, OnePlusa Open, szczególnie z tą diodką taką w narożniku doświetlającą. No ale dobra, wygląda to dobrze, powiedzmy to wprost. Wyglądają fajnie. Jest troszeczkę różnic. No to taką najbardziej rzucającą się dla mnie w oczy jest chyba rzeczywiście brak bezprzewodowego ładowania w wersji podstawowej. W wersji Pro jest ładowanie bezprzewodowe. I to jest dosyć fajne. Tak jak Adaś powiedział, to są rzeczywiście smartfony fotograficzne. Mamy 50-megapikselowy w podstawce, 50-megapikselowy aparat ten główny. Jest to Sony MX920 i tu będziemy mieli też różnicę, dlatego że w wersji Pro jest aparat jednocalowy i to jest też Wam znany Sony 989. Także no jest tam, trudno mówić jednocalowa, no tak, no jak mam inaczej powiedzieć, No jednocalowa nazywamy matryca, ona to. nie ma jednego cala, tak już kiedyś o tym mówiliśmy, Tak. że to jest jakby przestarzałe wymiarowanie i nie polega na tym, że matryca ma de facto fizycznie jeden cal, tylko to jest troszkę inaczej, no, ze starych No, kamer. ale tak już przyszło nazywać, no mówimy, że o calowych matrycach. No niech będzie, w każdym razie jest to duża matryca.
W tym Pro dodatkowo wprowadzono nową powłokę, tą antyrefleksyjną od Zeissa na szkiełkach. No i Ale pozostałe aparaty są takie same. Tam jest dodatkowa 50 do zdjęć szerokokątnych i 64 megapiksele z obiektywem tele. Z przodu jest 32. Z tym, że jedna różnica jeszcze, która dotyczy tego tele, to w podstawce jest trzykrotne powiększenie. Natomiast w wersji Pro dali po prostu lepszą optykę i jest powiększenie 4,3. Dokładnie, ale to mówimy, że peryskop jest, tak? To też powiedzmy, że to Tak, już jest. jest peryskop. Z różnic jeszcze, bo Jacek zaczął mówić o ładowaniu bezprzewodowym i to jest oczywiście prawda, natomiast dziwnie się te smartfony jeszcze różnią, bo o ile Pro ma właśnie bezprzewodówkę i do tego 100-watowe ładowanie po kablu i baterię 5400 mAh, o tyle podstawka, czyli Vivo X100 ma baterię 5000, ale za to ładującą się po drucie z mocą 120 W, tyle że już bez indukcji. To też taka ciekawa różnica. No. Szybsze ładowanie, mniejsza bateria albo wolniejsze nieco ładowanie po kablu plus indukcja plus większa bateria, więc dla mnie wybór jest prosty. Druga opcja bardziej mnie przekonuje. Bo Znaczy ja 120 W... zdecydowanie, Nie gdybym miał wziąć, na pewno zdecydowałbym się na wersję Pro. Jak już wspomnieliśmy, niestety w Polsce w oficjalnej dystrybucji ich nie ma. Możliwe, że któryś ze sklepów się zdecyduje, albo któryś ze sprowadzaczy zawodowych z No, serwisów dokładnie. sprzedażowych się zdecyduje, ale nie sądzę, dlatego że to są dosyć drogie smartfony i Właśnie. zapotrzebowanie, tutaj trzeba by było ostrożnie zamawiać, a ostrożne zamawianie to jest brak zarobku niestety. No W związku z tym dokładnie, więc poza tym no... nie ma co się spodziewać, że one się pojawią u nas w takiej sprzedaży, że będzie można, może się zdarzy, ale nie sądzę. Poza tym no ten, widziałem ten Origin OS, czyli ten chiński soft Vivo, co prawda nie w tych modelach, ale myślę, że nie będzie inaczej. Trzeba by je było przeflaszować po prostu. Od czorta po prostu dodatkowych aplikacji chińskich i no zrobienie Nie da z tym się z tego, nie da się z tego korzystać po prostu, nie da się. No nie, no da się korzystać, tylko kupę roboty trzeba włożyć w oczyszczenie tego smartfonu z tego całego szajsu. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na wyświetlacze 6,78 cala, oczywiście AMOLEDy z rozdziałką 2K 120 Hz odświeżaniem, ale tu producent się chwali, że maksymalna jasność to 3000 nitów. Oczywiście w piku, czyli ta szczytowa totalnie najwyższa, jaką osiągają, no ale jednak imponująca, jakby nie było. Czy wiesz co, ja znalazłem informację o tych 3000 w wersji Pro, natomiast nie znalazłem w podstawce. Wiesz co, zdaje się, Może że też przeoczyłem. Nie będę się upierał. Pod ekranami oczywiście czytniki papilarne, ale z tego co doczytałem, to raczej klasyczne niż ultradźwiękowe. To też dziwne, bo już w tym w serii X-ów już był ultradźwiękowy, bardzo wygodny, duży, który można sobie było na dwa pola podzielić, a później w 90 był zwykły. Może nie wiem. Nie wiem dlaczego, no pewnie koszty. I jeszcze co ważne, obudowy z certyfikacją IP68, czyli szczelne. A tak, rzeczywiście o tym zapomniałem, tak. No co, Dimensity 9300 w środku, szybkie pamięci i tutaj też jest mała różnica, bo topowe zestawienie, czyli 16 giga plus 1 tera ma ten nowy standard RAMu DDR5T. W pozostałych wariantach mamy DDR5X, we wszystkich mamy wewnętrzną UFS 4.0 i tych wariantów jest od... No dużo jest, mamy 5 wariantów pamięciowych w podstawce i 4 w Pro. I nie będę Was zanudzał cenami. Ceny startują od 2,277 na nasze, kończą się na 3,416 na nasze. Jak chcecie zainteresować się szczegółami, to odsyłam do artykułu, ale pamiętajcie, że to są ceny z juanów, czyli do tego jak nic, przynajmniej 23% musicie dorzucić, jak nie lepiej. Zgodnie z prawem plus jeszcze cło na granicy. No jeszcze co, zegarek pokazali, Vivo Watch 3, ładny, zgrabny zegareczek. To znaczy najładniejszy to jest, powiem szczerze, ten, który ma ten jasny pasek z brązowym środkiem. Wygląda rzeczywiście na renderach ślicznie, ciekaw jestem jak wygląda w rzeczywistości, bo nie szukałem. Natomiast warto wspomnieć o tym, że to jest zegarek z eSIM-em, jeżeli ktoś sobie kupi zegarek z eSIM-em, albo jest wersja Bluetooth, gdzie eSIM-a po prostu nie ma, gdzie można sparować z telefonem i rozmawiać przez Bluetooth, ale przez telefon, bo tak poza tym to można gadać przez ten zegarek, jeżeli się ma eSIM-a normalnie. Z tym, że tutaj też byłbym bardzo ostry,
ostrożny, zanim sprowadzicie, dlatego że jeżeli chodzi o programowanie, to tutaj może być naprawdę różnie. Wrzucili dziwny procesor, jakiś chiński procesor, powiem szczerze, ja znalazłem co prawda jego dane, ale tak z dużą ostrożnością, bo nie znam ani marki, powiem szczerze, ani nic innego. To jest procesor typowo używany do nosidełek, zresztą ta marka się chyba specjalizuje globalnie w smartfonach i innych nosidełkach. Jest dosyć duża bateria, bo tam jest 500 mAh, jak na zegarek oczywiście. Jest kręcąca się koronka, którą tam można różne rzeczy, czy po menu tak naprawdę nawigować. Do przewijania chociażby listy. No, 1,43 cala w kółeczko, ekran i 466x466 pikseli. Tak, i są dwie wersje tak naprawdę konstrukcji, obudowy i paska, bo silikonowy jest taki wypływający jakby z korpusu zegarka. Natomiast pasek ten skórzany, chociaż podejrzewam, że to jest ta obecna ekoskóra, no to jest tak mocowany klasycznie, czyli na teleskopie przez dwa te wysięgniczki, czyli tam pewnie można wymienić. Nie wiem jak w tym silikonowym, bo możliwe, że mocowanie jest to samo, tylko silikon to po prostu zakrywa, ale tak patrzę na render i chyba jednak to są dwa różne kształty obudowy. Tak mówię, osądzam to tylko po renderach, no nie chcę tutaj jakby kategoryzować. W każdym razie są tak naprawdę cztery warianty. Po pierwsze wybieracie eSIM czy eSIM plus Bluetooth i drugie, sam Bluetooth znaczy, plus druga zmiana jest skórzany pasek, gumowy pasek, czyli cztery warianty do wyboru, ceny od 800 zł, przepraszam, wróć, od 630 po 800 zł. Tak w każdym razie namawiam was, żebyście obejrzeli ten kawał z mlekiem brązowym, bo jest ładny, szczególnie dziewczyny jakby szukały. No jedyny minus, który znalazłem, jeżeli chodzi o konstrukcję tego zegarka, no to jeżeli gdzieś bokiem, kantem, bo tam jest wylewające się też szkło na wyświetlaczu, jeżeli pukniecie, to niestety będzie, obawiam się, do wymiany. Oni co prawda piszą, że to szkło jest antyzarysowaniowe, ale nie znalazłem żadnego zabezpieczenia ekranu z nazwy. Spokojnie, jak będziecie już sobie w Chinach szukać tego zegarka, to sobie od razu poszukajcie szkiełka hartowanego, bo na pewno już Chińczycy tłuką takie szkiełka na ten zegarek masowo, także... Ja mówię, jeszcze raz was ostrzegam, dlatego że na polskim rynku jest naprawdę sporo smartwatchy, bardzo fajnych, bardzo ładnych. Warto się rozejrzeć, zanim się zdecydujecie na tego Vivo, bo sprowadzanie z Chin raz, że jest problematyczne, dwa, że może was kosztować więcej niż się spodziewacie, trzy, że brak jest jakiegokolwiek wsparcia producenta w Polsce, w związku z tym nie, naprawdę was nie namawiam. Śliczny zegarek, ładny, okej, specyfikacja w miarę, ale nie, dobra, naprawdę. Nie, teraz sobie weźcie po dusie, bo będziemy nudzić o kolejnych Vivo, jeszcze Y-ki pokazali, które są Y-kami, czyli typowy średni. Oba są tak naprawdę w Chinach, jeden jest Y36M, a drugi jest Y36 5G, ale wersja chińska, tych Y36 natłukli tyle, że po prostu hej, ale specyfikacje są różne, designy są różne, w związku z tym trzeba o nich po prostu wspomnieć. Ten Y36 5G chiński ma Dimensity 6020 i tego na przykład różni od tego, co jest na rynku globalnym. Jest bateryjka 5000, czyli dzisiejszy standard jakby IPS wyświetlacz 656, ale w HD tylko pracujący niestety, za to przy 90 Hz, jeżeli ktoś lubi w tanio, ale... No, żeby był ekran ładny. Jeśli ktoś lubi tanio, kropka. 128 plus 6, jeżeli chodzi o pamięć, jeżeli chodzi o aparaty, nie ma o czym mówić, 13 plus 2 plus 5. Typowo budżetowy smartfonik na rynek chiński. Wyłącznie chiński. Chyba u nas może się pojawić, ale ewentualnie pod inną nazwą. No, u nas to na pewno nie, bo nie ma Vivo, a... No, chociaż konstrukcja jest tak generyczna. Mówię u nas w Europie, tak, dlatego że Vivo jeszcze dystrybucję europejską ma, także umówmy się, że kupujemy na całym świecie, ja mam konta na tylu różnych serwisach sprzedażowych, że hej, co prawda kupuję rzadko, ale w bardzo wielu miejscach. Nie kupuję smartfonów, w życiu mi się nie zdarzyło kupić smartfona w portalu sprzedażowym, także...
Natomiast ten drugi z M-ką to też jest konstrukcja raczej budżetowa, bo tutaj też mam wyświetlacz HD, też bardzo podobny, też bardzo podobną bateryjkę i w Dimensity 6020. Natomiast różnica jest w układzie aparatów. Pamięć też taka sama, 128 plus 6. Natomiast różnica jest z układem aparatów, tam jest 50 zamiast 13 plus 2, z przodu 13 megapikseli z kolei. Także właściwie jedna różnica między tymi iteracjami to jest główny aparat fotograficzny, gdzie w wersji tej podstawowej chińskiej jest 13 megapikseli, a w wersji M jest 50 megapikseli. Tyle. Taka różnica. Właściwie nie ma co dłużej o nich mówić. Dobra, pozostajemy w budżetówce wstępne, podkreślam, bo jeszcze tak naprawdę premiery nie było i pewnie nie będzie takiej typowej premiery. Samsung szykuje tanioszkę pod tytułem Galaxy A25. Są w zasadzie pełne informacje, wyciekły rendery tego telefonu, nawet indyjski oddział już na oficjalnej stronie Samsunga ma stronę supportu, czyli od razu wiadomo, że premiera będzie w Indiach prawdopodobnie. Pewnie tam wyląduje na jakimś ich nim Flipkarcie, czy tam innym Amazonie lokalnym. Mamy go w katalogu, on jest co prawda oznaczony, że jest wstępna specyfikacja, ale to, co jest, powinno zostać. Oni zdecydowali się na Exynosa 1280. Wyświetlacz jest Full HD, także jest OK. Design was nie zaskoczy. Może was zaskoczyć przedni nocz, który jest paskudny jak mało co, ale no to tak, jest... broda pod ekranem też, no ale to jest M-ka. Nie zaskoczy was bateria, bo wszyscy wiadomo już od razu 5000, do tego 25-watowe ładowanie. Ma mieć NFC, ma mieć IP67, co akurat w tak stosunkowo niedrogim telefonie jest dosyć fajne. Dadaj, znalazł NFC, ja NFC nie dodałem, dlatego że tutaj ono nie powinno być, ale no mówię, nie ma. Może być opcją, bo to też być opcją. Może być opcją, bo w Indiach niekoniecznie. Trafiłem na ciekawostkę, ale myślę, że to jest akurat pomyłka, że aparat przedni będzie 32-megowy, ale o dosyć szerokim polu widzenia, ale to tak, no traktujmy, że to jest wstępna informacja, więc boję się, że to się nie potwierdzi ostatecznie. Ja znalazłem 13, powiem szczerze, i tutaj w miejscu, które teoretycznie jest dosyć, natomiast dosyć wiarygodne, natomiast może się okazać, że tam jest no właśnie, więcej, chociaż nie 32 chyba, kurczę. Chyba no właśnie, powiem. Dlatego ja od razu się tak asekuruję, że to nie jest takie stuprocentowo pewne. Z tyłu jest pewnie, bo będzie 50 i chyba 8 szerokokątny i 2 do makro, no bo aparaty są 3. No, tak aż się prosi, aczkolwiek dopuścić trzeba myśl, że zamiast tej 8 szerokokątnej wpakują 5 albo kolejną 2 do rozmywania tła. To też jest możliwe. Ale premiera no będzie niebawem, natomiast no na pewno nie będzie huczna, bo to nie jest smartfon, którym trzeba się jakoś tam szczególnie chwalić. Nawet się doszukałem, że powinien kosztować około $300, czyli jakieś tam 1200 z groszami na nasze, mówię oczywiście o cenie w Indiach. No dobra, poczekajmy jeszcze na niego troszeczkę. Nieco mniej budżetowa jest premiera koreańska Galaxy Jump 3. Galaxy Jump 3, moi drodzy, żeby wytłumaczyć, co to jest, to będzie Galaxy M44 5G. Tak, ale pewnie. Premiera była oficjalna w Korei i on tam wyszedł pod nazwą koreańską, właśnie Galaxy Jump 3. Jest to smartfonik, który no, to jest wyższa średnia półka. Nie ta najwyższa, ale dosyć wysoka średnia. Ma Snapdragona 888. TFT tylko wyświetlaczek, PLS co prawda, w związku z tym tam się dostosuje wam częstotliwość odświeżania aż do 120 Hz, ale no cóż, ładowanie 25-watowe, brak oczywiście ładowarki, nie wiem czy w Korei dorzucają ładowarkę czy nie, u nas na pewno do M44 ładowarki nie dorzucą. Android 13, nie 14 i jeżeli chodzi o pamięci 128 plus 6, także kurczę trochę biednie jak na Snapdragona 888. Ale wystarczy, no jeżeli ktoś potrafi, to można sobie kartę pamięci dorzucić i będzie trochę lepiej. Z RAM-em nie będzie. No, sam się porządkuje magazyny po prostu. 50 megapikseli z tyłu i on w Korei będzie potwornie drogi. 50 megapikseli z tyłu plus dwójka z przodu 13 megapikseli. I to w zasadzie chyba tyle. W Korei smartfony są bardzo drogie, dlatego nie ma co oczekiwać, że tam się coś kupi. A, no, natomiast dodaję, że, mów.
Natomiast M44 powinien być u nas w takiej cenie, że no cóż, no będzie się można zastanawiać. Będzie droższy niż podobne konstrukcje innych marek, dlatego że to Samsung. Tak, jeżeli chodzi o design, no to znowu nie ma zaskoczenia, bo wygląda w zasadzie niemal identycznie jak ten, o którym wcześniej mówiliśmy, bo znowu ma trzy guziczki aparatów na tyle obudowy, jest płaski, z frontu znowu kropelkowy notch i wielki podbródek na dole ekranu, więc nuda. No. Ja słuchaj się, zaczynam zastanawiać, czy warto kurczę narzekać na ten stały design Samsunga, czy warto Nie. narzekać na inne stałe designy. Mnie się bardzo Tak. podoba design Vivo. Co prawda te smartfony są identyczne, tak jak u Samsunga, ale to naprawdę fajnie wygląda, te dwa duże aparaty, znaczy dwa duże pola na aparaty, bo aparaty nie zawsze bywają duże. Ponieważ to, co ostatnio w zapowiedziach pokazał Honor, i to, co ostatnio w zapowiedziach, ale słuchaj, ale plus to, co ostatnio w zapowiedziach Oppo. pokazało Oppo czy Vivo. Oppo. Mówisz o renówkach Po nowych? prostu tak, po prostu o rany. O rany, słuchajcie, te aparaty fotograficzne naprawdę wyglądają tak, że ja chyba nie chciałbym mieć takiego smartfona. Może one będą śliczne, ale kurczę, nie. Wiesz co, ja dzisiaj znalazłem zdjęcia na żywo tych honorów. No, kurczę, no nie podoba mi się to, aczkolwiek faktycznie wyglądają oryginalnie. Może Znaczy nie będzie, na pewno nikt nie ale pomyli z czym innym, przynajmniej na tak, no, razie, ale są unikalne. bardzo wam polecam zajrzenie do obu newsów z oboma designami, ponieważ to są wyciekłe rendery tych smartfonów oficjalne. No, Także warto dziwne. zobaczyć, ale. O ile w przypadku Honora, no jest jeszcze cień szansy, że jakoś to będzie wyglądać o tyle, no jeżeli Oppo jakoś nie zamaskuje układu tych obiektywów w tym aparacie nowych Reno, to dramat i masakra. No nie wiem. Taka asymetria porażająca, że wiecie co, no mnie aż oczy bolą. No po prostu to jest, słuchajcie, no obejrzyjcie, ale potem koniecznie oczu kąpiel, naprawdę. Wracając z powrotem do Chin, wracając z powrotem, no tak, wracając do Chin, jest jeszcze jedna nowość, która nas co prawda nie dotyczy, bo ten smartfon się raczej u nas nie pojawi, ale jest Redmi Note 13R Pro. To jest taki smartfonik, który się pojawił w China Telecom z AMOLEDowym wyświetlaczem 667, całkiem fajnym kontrastem w tym AMOLEDzie. Natomiast poza tym pamięć 256 plus 12, 108 megapikseli z tyłu, 16 megapikseli z przodu, tam jeszcze jakaś dwójka do rozmywania tła jest bodajże. Tak, jest. Bateryjka 5000 mAh, Android 13 i Dimensity 6080. Ładnie wygląda, bo ten render, który umieścili u operatora, jest taki żółto-złoty, żółto-pomarańczowy, z taką kratką płynną. Trudno to opisać, musicie zajrzeć po prostu na kartę telefonu i zobaczyć, ale wygląda ładnie. Tak, fajne ma boczki płaskie, modny kształt dosyć, na renderze przynajmniej ekran ma wąską ramkę, cenę tam operator podaje 2000 juanów, czyli jakieś 1115 zł, a ja coś przeczuwam, oczywiście mogę się mylić, że do nas to zawita prawdopodobnie, jeżeli zawita, to zawita jako jakieś Poco, bo jak sobie spojrzycie na render, Tak. patrzycie na ramkę aparatu, to ona ma taki kształt, że aż się prosi tam władować to w wielgachne logo Poco. I gonić to u nas pod jakąś nazwą Poco, coś tam, Jeszcze bo jedna rzecz egzotyczna, tym bardziej tym razem z Afryki. no. HMD, słuchajcie, wyprodukowało smartfona pod własną marką i to się nazywa, znaczy, nie pod własną marką, w koprodukcji de facto. Znaczy, koprodukcja polega na tym, No. że sprzedali smartfona, dostali logo dodatkowe jeszcze na obudowę. To jest HMD M-Copa X1. Nazywa się w zasadzie adekwatnie do tego, co sobą prezentuje, bo pochodzi z Afryki. Natomiast jeżeli chodzi o samego smartfona, to jest kopia Nokii, którejś nie pamiętam, to jest Tak. 23, 20, kurde, nie pamiętam w tym Tam momencie. możliwe, że HMD wzięło po prostu z półki jakieś klocki i złożyło to do kupy. Tak, słowem wyjaśnienia. M-Copa, to ja sobie to trochę poniurałem i dowiedziałem się, że to jest firma, która działa na terenie Ugandy, Nigerii, Kenii i Gany, czyli tam w tym, nazwijmy to, od strony tego, nie wiem, to róg Afryki się nazywa, zdaje się. Nie wiem, nie mam już poważne luki z geografii, bo skończyłem edukację na liceum geograficzną, ale wiecie mniej więcej, gdzie te kraje leżą.
tam w tym wycięciu afrykańskim takim i oni mają w ogóle dystrybucję różnych marek, bo tam od tej M-Kopy Tak, można kupić tak. Samsunga, można tam kupić właśnie między innymi Nokia, czyli produkty HMD. Tak, i to no, Nokia pod nazwą Nokia można tam Tak, kupić, tak? Nokia. M-Kopa też oferuje jakieś tam usługi telewizyjne, nie wiem, czy, ale nie sądzę, że kablówkę, bo no, w Afryce raczej ciężko. W każdym razie jakieś tam jeszcze dodatkowe usługi, no, oferuje też prepaidy. No i oczywiście goni telefony. No i teraz sobie właśnie zrobili w kooperacji z HMD ten telefon. Nic specjalnego, bo on jest na Unisoku, 464 pamięci, ekran IPS-owy HD+, 6,5 cala, ósemka do selfie z tyłu 52, czyli akurat aparaty nawet chyba nie biedne jak na taką jak na resztę specyfikacji. Bateria 5000. Nie znalazłem, słuchajcie, wybaczcie, ceny. No ale na pewno to jest tanie, bo biorąc pod uwagę region dystrybucji i to, co ten telefon oferuje, to raczej nie powinno być drogie. I chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy. Jakieś 2-3 tygodnie temu pisałem wam, że HMD ustami tam przedstawiciela z Indii swojego wygłosiło taką deklarację, że będzie robić telefony też pod własną marką, czyli nie A, porzuci też. marki Nokia, ale także będzie oferować telefony pod własną marką. Patrz, ja myślałem, że nie odnowią licencji po prostu. Nie, nie, nie. Było wyraźnie powiedziane, że będą oferowane równolegle i może to tak wyglądać. Tylko podkreślmy, tamta deklaracja dotyczyła Indii. W Indiach, słuchajcie, są produkowane nawet telefony. Nie to, że importowane, ale również jest produkcja, tam jest jakiś program w ogóle rządowy wspierający lokalne biznesy, które właśnie między innymi mają płuc te telefony, bo nawet zdaje się iPhony też mają być robione częściowo w Indiach niekiedy. No i wątpię, czy tę M-Kopa z Afryki to jest to, co ma być do Indii również produkowane, wdrażane. Aczkolwiek jak sobie obejrzycie render, to prawdopodobnie logo akurat jest wspólne i chyba, bo jest na tej M-Kopie logo HMD, możliwe, że to logo zobaczymy też na jakichś telefonach z Indii. Natomiast o Indiach na razie cisza, padła tam taka deklaracja, no i czekamy, a tymczasem wyskoczyło to w Afryce. Zatem no po prostu taka wskazówka, że to niekoniecznie jest ten telefon HMD, o którym się wcześniej mówiło, że będzie produkowany pod własną marką, no bo tu jednak no mówimy o wyraźnej kooperacji, bo logo M-Kopa również jest na pleckach tego telefonu, czyli to jest wyraźnie dla M-Kopy robione. Najlepsze jest to, że oni w sklepie mają ten telefon podwójnie, to znaczy mają go zarówno pod nazwą Nokia C32, jak właśnie M-Kopa X1. Tutaj w przypadku tego brandowanego logiem HMD nie mam pewności, czy tam będzie właśnie ten procesor, który wrzuciłem, ten sam, który w C32 jest, czyli ten Unisoc SC9863A, ale prawdopodobnie tak, znaczy prawdopodobnie jest to kopia dokładna C32, także sobie jednocześnie w jakiś sposób kanibalizują sprzedaż tego, co już mieli od pewnego czasu w tym sklepie. Nawet nie mój interes. Tak, dokładnie ich sprawa, no pewnie M-Kopa im zapłaciła też odpowiednio i to się jakoś wyrówna, a może na przykład ktoś chciał mieć telefon z logo HMD. No nie wiem. No. O dwóch telefonikach jeszcze wspomnę, jeżeli pozwolisz. Pierwszy to jest Unihertz 8849 Tank 3. Diabli wiedzą, skąd ten numer się wziął, powiem szczerze, bo szukałem, nie byłem w stanie znaleźć. Po co ten numer? Normalnie oni nazywają tą serię Tank po prostu z numerkiem, czyli do tej pory był Tank, Tank 2, no i powinien być Tank 3, ale jest Tank 8849. Smartfonik wodoodporny, upadkoodporny, smartfonik z Dimensity 8200, ekranikiem 6,8, Full HD pracujący przy 120 Hz odświeżania. 512 pamięci plus 16 RAM-u i to bez wirtualnego. Aparat fotograficzny 200 megapikseli z tyłu, plus 50 do zdjęć szerokokątnych, plus 64 megapiksele do zdjęć nocnych, bo oni się specjalizują w dokładaniu aparatów właśnie, które robią zdjęcia monochromatyczne w nocy. Przy doświetlaniu diod pod czerwienim i z przodu 50 również megapikseli. Wspominam, bo ja, jeżeli chodzi o smartfony, o tabfony, o te smartfony wzmacniane, to rzadko zdarza się tak niezły układ aparatów fotograficznych. Nie najgorszy procesor,
No, akurat Unihertz się specjalizuje w dużych bateriach, dlatego tutaj podawane przez nich te 23 800 mAh, 23 000 Może być. 800 mAh to jest normalne. Smartfon wyróżnia się tym, że ma z tyłu duży reflektor LED-owy właściwie. Nie pamiętam, ile tam tych LED-ów jest, ale dosyć sporo i to świeci rzeczywiście jasno, tylko krótko. Też bateria jest litowo-jonowa, w związku z tym przez jakiś czas powinno świecić. Smartfon wygląda bardzo podobnie jak podobne metalowa ramka, dodatkowy przycisk funkcyjny, czytnik odcisku palca na bocznej krawędzi. Przepraszam, chyba nie na tej bocznej, na drugiej bocznej. W każdym razie dla miłośników tafonów, którzy jednocześnie chcieliby robić w miarę sensowne zdjęcia, to jest jakaś sensowna w miarę, jak mi się zdaje, propozycja. Tak wynika ze specyfikacji. Nie miałem w ręce, producent mi nie przysłał, także nie. I drugi, o którym chciałem wspomnieć, mniej ciekawy i tylko właściwie kronikarsko, w Blackview A52 Pro wspominam, bo wiem, że są w Polsce kupujący tę markę. Trochę nie wiem dlaczego, ale możliwe, że jest sens przynajmniej w przypadku tafonów. To tafon nie jest. To jest zwykły taki smartfonik, który... Ta marka jakby rzadko produkuje takie zwykłe smartfony, dlatego to też może być jakoś jeszcze ciekawe. Natomiast specyfikacja jest nieciekawa. Odsyłam Was na kartę, bo tam jest i wyświetlacz HD, i Unisoc T606, który co prawda obsługuje sieci te, które u nas są, ale odpuściłbym tego smartfona w każdym razie. I to tyle ode mnie. Tak, no z ciekawostek miniony tydzień jeszcze upłynął pod znakiem boksowania się pomiędzy iMessage i RCS-ami. No i Apple ogłosiło, że RCS będzie chodził na iPhone'ach też, a z kolei Nothing znalazł sposób, żeby iMessage działało na Androidzie. Zabawne, jakby nie można było po prostu ujednolicić tego. No, mówimy oczywiście o standardach komunikacji tekstowej, gdyby ktoś nie wiedział. Czyli coś, następca SMS-a, tak jedno i drugie, tylko że Apple ma po swojemu, Android ma po swojemu. Bzdura, ale za to z drugiej strony też dzisiaj napisałem o tym, dogadali się w kwestii standardu ładowania, nowego standardu ładowania indukcyjnego, który będzie szybszy, który nie będzie wymagał celowania telefonem w tackę i który już można mieć w telefonie, chociaż ładowarek jeszcze nie ma, bo iPhone 15 go obsługuje. Tyle. Ja jeszcze, bo Basia pytała, broń Boże, nie zignorowaliśmy, po prostu poczekałem na koniec, żeby ci odpowiedzieć. Jeżeli chodzi, słuchaj, o update'y P60 Pro czy P60, boję się, że nie ma w tej chwili żadnych informacji o tym, kiedy one dotrą do Polski. Huawei ma niestety tak, że poza tym, że te informacje rzadko wypływają wcześniej, to jak już update jest, to one są regionalizowane nadal i po prostu idą falą. Kiedy trafią do Polski te, które już są zabezpieczenia, nie mam pojęcia po prostu, bo Basia pyta o aktualizację bezpieczeństwa, a nie aktualizację całego systemu. Także przykro mi bardzo, nie jestem w stanie ci powiedzieć. Nie zdarzyło mi się do tej pory, to co prawda ja na smartfonie rzadko wchodzę na przykład na jakieś dziwne strony chińskie czy jakieś inne, nie sądzę, żebyś ty wchodziła, żeby coś złego mi się stało. Niemniej ja rozumiem twoją ostrożność. Nie zmieniałbym aż smartfona ze względu na to, że update'u bezpieczeństwa nie ma. Ale jakby rozumiem to, że się martwisz. Wiem, że jest sporo użytkowników takich, którzy się martwią. Mnie w całej karierze, odkąd posiadam jakiegokolwiek smartfona, w życiu się nie zdarzyło, żeby coś złego się stało, a nie jestem wielkim miłośnikiem update'ów, także nawet jeżeli się pojawiają, to ja niekoniecznie je instaluję. Nie chcę cię uspokajać, bo oczywiście wypadki chodzą po ludziach i wszystko się może zdarzyć, ale ja bym się aż tak bardzo nie obawiał w każdym razie. Smartfon jest ok, robi fajne zdjęcia, chyba że chcesz wymienić. To wtedy można w każdym momencie. Jeżeli szukasz pretekstu, to każdy jest tak, dobry. Każdy pretekst jest dobry. Dobra. Pozdrawiamy Was serdecznie chyba już, tak? Pozdrawiamy? Pozdrawiamy i żegnamy Was. Uczulamy też na nadchodzące różne promocje. Badajcie 3 razy, czy na pewno to się opłaca, ale to już Wasza sprawa. W każdym razie tylko namawiamy, uważajcie. Ja już widziałem amerykańskie sklepy przeklejające tę samą cenę na tę samą cenę, tylko z napisem zniżka. No, u nas niby mamy tego omnibusa, ale jak wiemy, no też się różnie zdarza. Po prostu przeczytajcie, sprawdźcie i nie dajcie się nabrać. Nie szalejcie z zakupami, szczególnie rzeczy, których rynku jakby nie znacie, bo tam, gdzie znacie się na rynku rzeczy, które kupujecie,
Jeżeli na przykład interesuje się odkurzaczami, kupuje akurat odkurzacz, to będziecie wiedzieli, gdzie są zniżki. Natomiast w przypadku na przykład rondli, to już nie zawsze się będzie wiedziało, czy ten rondel się rzeczywiście opłaca, chociaż ma Dokładnie, napisane nie. zniżkę. W związku z tym Dokładnie. uważajcie, żeby was nie zrobili rzeczywiście I w konia, że oglądajcie jest nas za obniżka. tydzień. I trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Miłego weekendu.